Dobry wieczór Państwu, to ja, pan Kożuszek, i znów na całe szczęście jestem z odtworzenia. To jest specjalne wydanie programu codziennie Piu-piu w Putina, które właśnie teraz zaczynamy. Proszę Państwa, dwie największe partie w Polsce i wszystkie też inne rozpoczęły już pełną parą kampanię wyborczą, ruszyły w Polskę i oczywiście wszystkie partie, jeśli słuchać wszystkich partii, odnoszą w tej kampanii same sukcesy, mają nowatorskie pomysły, mają świetne programy, doskonale sporządzone grafiki i w ogóle wszystko jest fajnie. Czasem jednak zdarzają się pewne niedociągnięcia. Pierwsze niedociągnięcie to z kampanii Platformy Obywatelskiej takie zdjęcie, proszę Państwa, które nie wiem, czy symbolizuje to, co powinno symbolizować. Zobaczmy. Platforma Obywatelska, tu jest przyszłość, proszę Państwa, w drodze na spotkanie w Opocznie, już się na nie cieszymy. I jak widzicie, na tym zdjęciu jest zdecydowanie, proszę Państwa, przyszłość w postaci wielu siwych włosów. Od razu o następny materiał poproszę, proszę Państwa. Donald Tusk na spotkaniu z wyborcami, a tam baner czegoś, nie wiem co to jest, niepoczytalni.pl, to znalazł na swoim Twitterze, umieścił dziennikarz Marcin Dobski. Proszę Państwa, ja dziękuję za materiał, te rzeczy pokazuję tylko z tego względu, żeby, proszę Państwa, powiedzieć, że tak nie wolno robić. Nie wolno się czepiać takich szczegółów, bo wiadomo, że to jest... A nie to. To, dobre. To jest, proszę Państwa... No, no właśnie. Manipulowanie faktami, poziom level. Dokładnie. Proszę Państwa, a dobre to też jest. A poza tym, proszę Państwa, wiadomo, że taka manipulacja, takie obrzucanie kogoś błotem, to wiadomo. Pfu! It is awful! It is disgusting! Także tak robić, proszę Państwa, nie wolno. Natomiast w zeszłym odcinku, wczorajszym odcinku, mówiłem o tym, że cały czas dzięki temu, że mamy 460 posłów w polskim Sejmie, odkrywamy nowe perły. I niby ten program, proszę Państwa, prowadzony jest przez dziennikarza konserwatywnego, więc jestem przywiązany do tych gwiazd, które już tutaj wykreowaliśmy, takich jak Klaudia Jachira, prawda, Marta Wcisło, Izabela Leszczyna, o Jezu, wymieniać by i nie wymieniać, ale All Star Game. Ale proszę Państwa, zawsze jesteśmy otwarci na nowe talenty. I na Twitterze, proszę Państwa, pana Bambo, którego bardzo polecam obserwowanie, bo korzystamy bardzo często z jego materiałów, za jego pracę bardzo mu z tego miejsca dziękuję, znalazło się wystąpienie posłanki Ewy Kołodziej, która moim zdaniem ma potencjał, proszę Państwa, ogromny. Posłuchajmy. Dodatkowo dwa lata takie szczególne, jakim był czas zamknięcia w domu, powoduje, że musimy wojoną siłą być blisko ludzi, tak? Dlatego, że okazało się, że ludzie mają dodatkowe problemy. Po wszystkich problemach zdrowotnych, jak się okazało po... Brakuje mi słowa, bo się zestresowałam. Pandemii. No właśnie, po pandemii. No i fajnie, proszę Państwa. I to jest moim zdaniem, to krótkie nagranie pokazuje być może, dlaczego ta osoba znalazła się w parlamencie, bo po prostu ma w sobie taki urok, który sprawia, że wszyscy, niezależnie od poglądów, jej kibicują w tej nierównej walce z językiem polskim, jak mówi, no i wszyscy, no i tak jak na przykład, pamiętam, wiecie Państwo, tak jak na jasełkach ktoś zapomni jakieś dziecko tekstu, to każdemu jest szkoda takiego dziecka. I nawet jakby pani Ewa Kołodziej mówiła jakieś rzeczy straszne, to i tak byśmy jej kibicowali, jakby tak szła, mówiła tak, no i oczywiście mamy kułaków, wywłaszczymy i zlikwidujemy to, jak a wszyscy, no, zlikwidujemy to, jak mi zabrakło słowa. Własność prywatną. No właśnie, przepraszam. Było tak, brawo, brawo. Ale potem, proszę Państwa, przedstawiała też ważne sprawy dotyczące polityki senioralnej, proszę Państwa, w którym tłumaczyła, w jaki sposób emerytury 13, 14 dla seniorów są dobre, ale jednocześnie oni ich nie chcą. Coś takiego. Posłuchajmy. Natomiast dziś chcę powiedzieć głośno i wyraźnie, 9 milionów osób w Polsce to seniorzy, to jest największa grupa wiekowa, która jest całkowicie pozostawiona samym sobie. To są ludzie najsłabiej uposażeni finansowo, którzy poza tym, że dostają jakiś ochłap w postaci 13, 14 emerytury, co w dzisiejszych czasach przy tak wysokiej inflacji de facto nie dostają nic więcej, dlatego że słyszę wiele głosów ze strony seniorów, że oni woleliby nie dostać tej emerytury, bo oni mogliby uczciwie dostać normalnie emeryturę, gdyby, tylko rząd sprawił, żeby nie było inflacji.
Tak jest, proszę Państwa. Wiele jest takich głosów, że ludzie woleliby nie dostać emerytury. Też jest, proszę Państwa. Także trochę to takie było... Znaczy, kaketa was może. W każdym razie, ale proszę Państwa, potem było już tylko lepiej i pani Ewa Kołodziej przedstawiła konkret. Konkret, jakie są propozycje Platformy dla seniorów. Posłuchajmy. Pani mówiła o 13, 14 emeryturze. Odniosłam wrażenie, że trochę pani bagatelizuje tę sprawę, dlatego że to jest konkret dla seniorów. Jaki konkret macie dla seniorów, żeby im to wytłumaczyć? W jaki sposób będziecie to robić? My mamy przygotowany już wiele lat temu, on jest tylko aktualizowany, cały program dedykowany seniorom. Za przewodniczenia pana przewodniczącego Grzegorza Schetyny objeżdżałyśmy z kobietami z Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, ale nie tylko, ze wszystkimi naszymi dziewczynami z Klubu Platformy Obywatelskiej z takim programem Polska Seniora. Tam był bardzo szczegółowo opisany program. Można sięgnąć do tych starych ulotek, bo nie wiem, czy dzisiaj mamy w tej chwili tyle czasu, żeby o tym wszystkim mówić. Pierwszy mówiłem o 13 emeryturze na programowej Radzie Krajowej, na konwencji programowej w Łodzi. To był nasz pomysł. No dokładnie, proszę Państwa. W każdym razie program jest na starych ulotkach, których aktualnie nie mamy przy sobie, ale też cała ta scena, bo to było na jednym spotkaniu, proszę Państwa, się działo, co jest godne pochwały. Ta scena idealnie podsumowuje podejście Platformy Obywatelskiej do tych programów socjalnych, słusznych albo nie, prawda, naszego rządu. W każdym razie, oni najpierw mówią, i tę część w tym przypadku realizuje pani poseł Ewa Kołodziej, mówią, że to są programy fatalne, ta 13 i 14 to są ochłapy, po czym mówią, jak w tym przypadku tę część realizuje Grzegorz Schetyna, że oprócz tego, że te programy są bez sensu i to są ochłapy, to mówią, a to w ogóle to był nasz pomysł od początku. Więc proszę Państwa, można powiedzieć jeszcze raz. Znaczy, kaketa was może. Oczywiście. I wszystko jest jasne. W każdym razie, proszę Państwa, ja myślę, że te spotkania są super, natomiast być może posłowie są nie do końca dobrze przygotowani. Taki wniosek wysnuwam, bo proszę Państwa, może za mało było konkretów na spotkaniu klubu parlamentarnego z Donaldem Tuskiem, chyba w zeszłym tygodniu ono się odbyło, bo tam, proszę Państwa, konkrety były, ale trochę inne niż ta pani pytała o konkrety dla seniorów. Zobaczmy, proszę Państwa. I że polityka PiSu, jeśli o fatalnej polityki PiSu, bo polityka PiSu, co robi dzisiaj PiS, PiSowcy PiSu, PiSowskiego skoku na kasę, PiSowskiego marszałka województwa. Także proszę Państwa, jak jest jakieś pytanie, na które można tak odpowiedzieć, to można je zadać politykom Platformy, reszta to jest na tych ulotkach, nie wiem czy je mamy w tej chwili. W każdym razie, to już trochę może złośliwość z mojej strony, bo proszę Państwa, Beata Szydło też inaugurowała tą kampanię z kolei Prawa i Sprawiedliwości i mówiąc szczerze, jej wypowiedzi w podobnym były stylu, tylko że odwrotnie. Zobaczmy. Platformy Obywatelskiej, Platformy. Platforma, Platformy. Platformy, Platforma, Tusk. Platformy, Tusk. Platforma, Platformy. Platformy Obywatelskiej, Tusk. Donaldowi Tuskowi, Tusku, Platformy. Tak jest, proszę Państwa. Jest to świadectwo jednego, że kampania wyborcza rozpoczęła się na dobre, a my wszyscy będziemy tego beneficjentami, bo będziemy słuchali jeszcze więcej takich wspaniałych, proszę Państwa, wypowiedzi. Natomiast Platforma Obywatelska idzie jeszcze dalej, proszę Państwa. Ma też program nie tylko dla seniorów. Swoją drogą, jak mówimy o konkretach dla seniorów, to może byście pomyśleli, tak mówię do polityków Platformy, to jest taka rada, nawet w dobrej wierze, żeby wasi koalicjanci przyszli lub prospektywni, prawda, nie obrażali Jana Pawła II, albo na przykład krytyka polityczna, która jest sponsorowana do pewnego stopnia przez miasto stołeczne w Warszawach, cały czas są dopłaty, nie pisała artykułów pod tytułem Bestia z Wadowic, bo na ile znam seniorów, oni oczywiście lubią te pieniążki, te emerytury i by nie chcieli na pewno, żeby była wysoka inflacja, to Jana Pawła II też dosyć mocno lubią, proszę Państwa, więc warto by o tym pomyśleć. Ale Izabela Leszczyna, tak jak powiedziałem, ma propozycję dla przedsiębiorców, proszę Państwa. Nie będzie już skarbówki, proszę Państwa, nie będzie. Nie będzie nie tylko z IPN, CBA, TVP i tak dalej. Zostanie zlikwidowany także Urząd Skarbowy. Zobacz, posłuchajmy. Dlatego powtórzę, zlikwidujemy urzędy skarbowe, a w ich miejsce powołamy centra obsługi podatnika. Tak jest, proszę Państwa, zadzwoni skarbówka. Nie, niech się pan nie boi. Ja jestem z centrum obsługi podatnika. To znaczy, że nie muszę płacić?
Nie, 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 musi pan płacić. Trochę nawet więcej, ale chodzi o to, że ja nie jestem pana wrogiem. I proszę państwa, wtedy taki obywatel jest z takiej całej sytuacji oczywiście bardzo zadowolony. To trochę tak jak było, proszę państwa, z NKWD, potem KGB i ludzie byli weselsi i się uśmiechali do siebie, tak jak w Europie. No dobrze, drodzy państwo, jeszcze coś bym mógł państwu pokazać, ale już nie pokażę, bo czas się nam skończył, ale za to spotkamy się jutro. Więc właściwie po co rozpaczać, po co rozpaczać. Pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia.